W Grudziądzu powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który będzie znajdował się w Wyższej Szkole Demokracji. Dyrektorem tej uczelni będzie dr Sławomir Dębski. Placówki tego typu są uczelniami dydaktycznymi dla osób w podeszłym wieku. Celem działalności takich uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Z inicjatywy tutaj pana posła Janusza Dzięciała i dzięki zaangażowaniu pani założyciel Wyższej Szkoły Demokracji Angeliki Kubala-Cysewskiej udało się sformułować podstawy programowe do powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako odrębnego wydziału Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu. Czemu ta inicjatywa ma służyć? Przede wszystkim ludziom dojrzałym, mającym zamiar nie tylko poprawić swoją wiedzę, nie tylko poprawić swoje umiejętności, ale także między innymi poprawić swoje zdrowie. Będziemy w ofercie swojej przygotowujemy działania w zakresie sportu, turystyki, rekreacji. Czyli coś dla ducha, coś dla ciała, tak? I dla ducha, i dla ciała. Z tej przyczyny, że znana nam od tysiącleci jest sytuacja, gdzie zdrowe ciało, tam zdrowy duch. Spotkanie informacyjne odbyło się w biurze poselskim posła Janusza Dzięcioła, któremu spodobał się ten pomysł. Panie pośle, pan, jak tu mówił, sam kończył studia, no i ja przynajmniej tak słyszałem. Zastanawia się pan, czy znowu tej nauki tak w ramach odświeżenia sobie nie podjął? Oczywiście, że tak. To byłaby doskonała okazja. Jeżeli czas byłby na to, to naprawdę nie byłby czas, który pozwala jakby zająć się z powrotem książkami i myśleć o jakby poszerzeniu swojej wiedzy, na pewno nigdy nie jest zmarnowany. Dzisiaj nie ma tego czasu, bo przecież te wszystkie sprawy, którymi się dzisiaj zajmuję, nie pozwalają mi na to, ale bardzo chętnie jeszcze dzisiaj sięgam po Szackiego, przeczytam jakieś mądrości, które mają mi pomagać w tym, co robię w tej mojej karierze dzisiejszej politycznej. Popularność tego rodzaju działalności jest ogromna w całej Polsce i cieszy się uznaniem, gdyż jest to, wydaje mi się, najlepsza forma edukacji osób dojrzałych, miejscem, gdzie mogą rozszerzać swoje horyzonty, rozwijać zainteresowania, a także miejscem spotkań tych studentów dojrzałych. Nawiązali już tu państwo współpracę z jedną grupą taką docelową. Tak, jest to Związek Emerytów i Rencistów. Spotkałam się z panią przewodniczącą tego związku i ustaliłyśmy pewne działanie na rzecz tych właśnie osób. Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie uczelnią bezpłatną, na którą będą mogli się zapisać na przykład emeryci. Uczelnia będzie starała się dopasować zajęcia do potrzeb na niego uczęszczających. Oferta będzie różnorodna. Jedynym warunkiem jest odpowiednia ilość osób na dane zajęcia. Całe szczęście, że mi zdrowie dopisuje, bo pewnie inaczej tak bym nie wyglądała i bym tak nie miała tej werwy w sobie. A tak, proszę pana, jestem rada naprawdę, że mogę z moimi koleżankami i kolegów tam też mamy, że możemy gdzieś być, uczestniczyć w czymś i naprawdę, że to pomaga w samym zadowoleniu siebie. Bo chodzi w zasadzie tylko o siebie, żeby coś wnosić z sobą też, również między koleżanki, kolegów, a ponieważ mamy zawsze na spotkaniach ogromną, dużą liczbę osób, tych naszych członków, więc tam różne wymiany zdań się odbywają i się cieszę z tego powodu, ponieważ nawet jak ktoś ma inne zdanie, to się nie kłócą, tylko uzasadniają sobie, dlaczego mam takie zdania, a nie takie. I to mnie cieszy, bardzo mnie to cieszy, bo jesteśmy z tego powodu naprawdę radzi. Osoby uczęszczające na nasz uniwersytet, Grudziądzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, taką nazwę już przyjęliśmy, będą mogły uczestniczyć w zajęciach. W tej chwili przygotowujemy panele w zakresie prawa, w zakresie informatyki, przygotowujemy elementy nauki w zakresie szachów i gry. Ale były tutaj też, że tak powiem, mówiono też, że oferta zostanie dopasowana do zainteresowań.
Tak, właśnie są to w tej chwili elementy, które zostały wykreowane w wyniku konsultacji i rozmów ze społeczeństwem, z mieszkańcami Grudziądza i okolic, ale oczekujemy różnych inicjatyw. Przygotowani jesteśmy do ich zaspokojenia, niezależnie od rodzaju i zakresu. Z tym, że przyjmujemy, że liczba członków nie może być mniejsza jak 30 w grupie, czyli zainteresowanie tematyką 30 osób gwarantuje realizację danego tematu. Widać tutaj entuzjazm. Tak, no liczę na to, że naprawdę będą zadowoleni z tego, co im zaproponujemy. Doktor tutaj Sławomir Dębski cieszy się dobrą opinią i uznaniem w świecie nauki. Ma też bardzo dużo kontaktów, wymienia doświadczenie właśnie tutaj z Uniwersytetem Gdańskim, który tak naprawdę zaoferował się, że nam pomoże w realizacji tego procesu. W zeszłym roku w Grudziądzu były plany powstania takiego wydziału w ramach UMK. Jednak jak do tej pory nie ma efektów tych działań, a w kontekście wygasania filii UMK w Grudziądzu chyba plany te nie są już aktualne. Czyli niejako wspiera pan tą inicjatywę? Chyba tak można to powiedzieć. Nie, no to ja od początku zwróciłem się do Wyższej Szkoły. Czyli w sumie coś, co powinno miasto robić. Nie, no, ale wie pan, oczywiście, że tak, powinno to robić miasto i to się zastanawiać, czy otworzą za rok, czy za dwa lata, to jest musztarda po obiedzie. Jeżeli jest taka okazja, dzisiaj możemy to otworzyć, to otwierajmy. Mówiła pani Angelika, że jeżeli będzie miała konkurencję, też się jej nie boi, zdzierży, da radę. Ta konkurencja na pewno będzie prowadziła do lepszych wykładów, do lepszego organizowania tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc ja jestem przekonany, że to jest dobry pomysł i należy to wykorzystać. Róbmy to jak najszybciej. Skoro rusza to od września, to cieszę się, bo to był strzał w dziesiątkę i myślę, że będzie dobrze wykorzystany. Tak, przy możliwości pełnego zbadania. Natomiast fakt tworzenia się nowych komórek wskazuje jednoznacznie na to, że procesy myślenia w sposób twórczy mogą być realizowane i akceptowane w organizmie człowieka aż do jego śmierci. To poszerza na spektrum i możliwości oraz potencjał społecznych możliwości i społecznych możliwości związanych z wykorzystaniem tegoż doświadczenia. Do tej pory ten aspekt był nieco troszkę marginalizowany i w tej chwili w wyniku między innymi tych osiągnięć, a aktywność społeczna, która tutaj jest wyraźnie widoczna nie tylko w mieście Grudziądzu, ale w ogóle w Polsce, Polska charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju, jeśli chodzi o osoby dojrzałe. Ta inicjatywa wymaga tylko poparcia, wspólnych działań i przede wszystkim umożliwienia otwarcia się na osoby dojrzałe, które mają bardzo dużo do wniesienia w życie nie tylko młodych ludzi, nie tylko w swoje własne, nie tylko w swoich rodzin, ale generalnie w życie społeczno-gospodarcze i polityczne naszego kraju. Jeśli chodzi o program zajęć. Program zajęć w tej chwili jest przygotowywany, ale mamy już orientację dotyczącą jakichś szczególnych kierunków i takich bardziej sygnalizowanych zapotrzebowań. Z całą pewnością przewidujemy działania w obszarze prawnym, działania w obszarze informatycznym, realizację zajęć językowych, zajęcia szachowe, sportowo-rekreacyjne. Przewidujemy możliwość realizacji tych zajęć przede wszystkim ze środków, które są powszechnie dostępne. Oficjalnie można, poddając obserwacji to, co się dzieje w Polsce, zauważyć, że takie środki pozyskuje się między innymi z urzędów miast, z gmin, z urzędów marszałkowskich. I to są te instytucje, które dysponują środkami nie tylko własnymi, ale i unijnymi w ramach programu Kapitał Ludzki, do których zamierzamy i możemy sięgać. Tak? Zajęcia będą realizowane, w tej chwili przygotowujemy plan dwa razy w tygodniu, w sposób nieodpłatny. Na uczelniach publicznych dzieje się w sposób to odpłatny. Tak? A więc my jako uczelnia niepubliczna przechodzimy jakby tutaj do przodu i staramy się wychodzić naprzeciw osobom, które mogłyby z przyczyn takich elementarnych nie stać na to, aby dokonywać wpłaty semestralnej. Wychodzimy z założenia, że udostępniamy wiedzę wszystkim. Oprócz tego ta wiedza też będzie dostępna na stronach internetowych uczelni. Tak?
Jeśli natomiast chodzi o kwestię, kto może zostać członkiem, no każda osoba dojrzała, która zamierza poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i uczestniczyć w jakimś takim procesie naukowym na terenie miasta. Każda taka osoba otrzyma u nas indeks, po zakończeniu kształcenia otrzyma dyplom. Oczywiście jest to tylko symboliczny element, ale mający znaczenie dla każdego. Każdy z nas lubi mieć jakieś potwierdzenie tego, że nabył umiejętności, czy zdał jakiś egzamin i może się tym pochwalić tylko sobie, ale rodzinie. Prosiłbym teraz może o pytania Państwa. Ja może się zapytam, jaki to okres będzie trwał tej nauki? Znaczy przyjmujemy tak jak zwyczajnie pierwszego stopnia, tak? 3 lata. Aha, i rozpoczynamy zapisy od miesiąca września. Przyjmujemy, że inauguracja nastąpi wraz z rokiem akademickim zwyczajnie. W miesiącu październiku, tak jak będzie w tym roku, tak. Października. Określonego wieku też nie ma. Nie. To nie ma, dobrze. Gdzie ci ludzie mają się zgłosić? W dziekanacie, do dziekanatu Wyższej Szkoły Demokracji na ulicy Legionów 57A, bądź też na osiedlu Lotnisko Nauczycielska. Że ja bym Panią zapytał właśnie, czego Pani oczekuje? Ja oczekuję, że moi emeryci, którzy są naszymi, ja w zasadzie o tych członków naszych tak się staram bardzo, że wniosę, właśnie tak jak tu Pan doktor powiedział, że wniesie to w głowę, w mózg trochę rozświetli i one się wtedy z tym lepiej czują. Mało tego, ale wtedy one się tam właśnie integrują przez to, że chodzą i jeszcze powiem, że mimo, że oni są członkami, to jeszcze będą prosić koleżanków, kolegów, koleżanki, kolegów, żeby też uczestniczyły, chociaż nie są członkami naszego związku. Czyli mamy naprawdę dobrą, sprawną grupę i dużo tych uczestników na pewno będzie. Jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, to ja jeszcze do tego dodam, pewnie już o tym mówiłem, ale tak zastanawiam się właśnie, czy nie zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak nie pamiętam, co mówiłem 5 minut temu, ale skoro już, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że żebyśmy nie ograniczali się tylko, że to ma być, to mają być tylko emeryci, którzy są w kole tym, którym kieruje Pani Stefania. My chcielibyśmy wejść do szerszego gremium jeszcze niż ci ludzie tam skupieni, z tego względu, że im będzie więcej tych ludzi, tym myślę, że będą i ciekawsze wykłady, ale i będzie więcej kół zainteresowań i będzie można to rozwijać w dużo szerszym aspekcie. Dlatego prosimy Państwa, ci, którzy wszyscy są naprawdę zainteresowani, żebyście Państwo się do tego projektu zgłosili, bo to jest ciekawa sprawa. Ja powiem szczerze, sam późno kończyłem studia, ale muszę powiedzieć, że jakby taka refleksja już wtedy, kiedy je kończyłem, mi się nasuwała, że tak naprawdę co 5, co 10 lat człowiek powinien przejść takie właśnie studia dla samego siebie. To naprawdę pomaga, rozświetla umysł, ale i rozszerza horyzonty. To jest doskonała sprawa do tego, żebyśmy mogli się... Myślę, że będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, bo przecież przepisy się zmieniają i nie każdy nadąża nad tymi zmianami. A fachowcy, doktorzy prawa i administracji, wydaje mi się, że mogą tutaj pomóc i dużo rzeczy ułatwi, tak? Ponadto jakieś też ruchowe tutaj pan doktor przewidział. Także na pewno będą to ciekawe zajęcia i nie będą tutaj nasi studenci mogli narzekać na studenci. Studenci, tak, dojrzali studenci. Tak, mówią o udzielnego budżetu. No właśnie. I więc opowiadam, bo oni mi się pytał, co to myśmy rozmawiali na temat tego uniwersytetu, a on mówi tak, jest, ja chcę też być. Ja mówię, możesz ty być też, ale ja jeszcze z tobą pójdę do tych wszystkich, którzy tam uczestniczą w tej pomocy społecznej. I tam jest naprawdę też grupa dobrych ludzi, to znaczy starszy, to wszystko osoby starsze. Grupy z lotniska, mówię o lotnisku. Już jest taka pewna grupa, on mówił, że będzie też uczestniczyć w tym. Zapraszamy. Zainteresowanie naprawdę jest bezpłatne. O właśnie, to jest ten duży atut.
Czy będzie ograniczoną liczbę miejsc? Każdy się pyta, a ile? Wszyscy, którzy będą chętni, zostaną przyjęci. Dokładnie, bo jak gdyby wybór zajęć będzie dowolny. Jeśli nawet będziemy mieli w swoich szeregach 500 osób, 1000 osób, nawet 2000, to jak gdyby nie sprawia problemu. Sale wykładowe mamy dość duże, a tak jak mówiłam, no nie wszystkich wszystko będzie interesowało, także to będą zajęcia nieprzymusowe, dobrowolne i wybór jak gdyby będzie deklarował student na samym początku. Myślę, że logistycznie jedno zajęcie wybrać, nie, oczywiście. Kilka, tak? Otrzyma bloki tematyczne, z których będzie mógł wybrać sobie odpowiednią grupę przedmiotów, które go interesują, tak? Czy ta oferta była konsultowana z jakimiś właśnie ludźmi dojrzałymi? Czy w jaki sposób była dobierana? Tak, tu wstępna rozmowa się odbyła u pana posła. Ja przekazałam tutaj informację do pana doktora, który się skontaktował z Uniwersytetem Gdańskim, który już od lat jak gdyby funkcjonuje i prowadzi taki Uniwersytet Trzeciego Wieku i też bazujemy na ich doświadczeniu. Jak również, tak jak już mówiłam wcześniej, będziemy zmieniać program studiów pod kątem potrzeby tutaj naszych studentów z Grudziądza, tak, rynku. Ja muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy pierwszy raz tutaj się u mnie spotkaliśmy z panią Stefanią i z panią Angeliką, to ja dzisiaj jestem cały happy z tego względu, że mówiliśmy, że niektóre zajęcia będą płatne i dzisiaj się okazuje, że pani Angelika przyszła tutaj już nie tylko z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ale i z wielką hojnością i dlatego skorzystajcie państwo z tego, tak, bo to jest naprawdę doskonała szansa. Wykładowcy skąd będą? Z Wyższej Szkoły Demokracji? Czy jeszcze dodatkowo? No bo prawnicy to chyba z jakiejś innej uczelni muszą być. Przewidujemy współpracę między uczelnianą, tak? I tutaj nie ma specjalnie ograniczeń, bo wszędzie w uczelniach, gdzie jest realizowany proces kształcenia tego rodzaju, mamy otwarte drzwi. Nie, kadra jak gdyby nie jest problemem. Mamy bardzo dobrą opinię wśród wykładowców i to naszych, którzy u nas wykładają, ale również i na innych uczelniach. Dowodem była konferencja, która się odbyła w czerwcu i cieszyliśmy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo 9 profesorów z wielu uczelni, ze Szczecina, z Krakowa, także naprawdę z daleka. Wydaje mi się, że... A ja ubolewałem wtedy, że państwo tego nie pokazaliście. Naprawdę tak. Ubolewałem. Bo by to była jak już pani Angelika o tym wspomniała, to ja tu kilka słów dorzucę. Słuchajcie państwo, żeby tylu, powiem tak, mądrych ludzi, profesorów, docentów, doktorów habilitowanych w jednym miejscu, na jednej konferencji i takie pranie mózgu odnośnie właśnie demokracji, odnośnie tego, jak tą demokrację w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie ta cienka nić od demokracji, a anarchii jest tak naprawdę bardzo cienka, gdzie ona jest i jak ci ludzie tego szukali, ta cała dyskusja, coś pięknego. Mam nadzieję, że pani Angelika jeszcze raz coś takiego zorganizuje, a ja już państwu wtedy nie daruję, żebyście państwo tego nie pokazali. Tematem konferencji była demokracja, a jej kryzys. Kryzys demokracji i właśnie tutaj przyjął też zaproszenie na konferencję pan poseł i powiem szczerze, że było to trudne dla pana posła, bo naprawdę kilkadziesiąt osób atakowało odpowiednio. Ale proszę przyznać, że poseł się dzielnie obronił. Poseł obronił, dał radę, tak, nie było tak źle.